Najdziwniejsze mody na osadników do Minecraft Java. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 9 według mnie najbardziej ryjących mózg modyfikacji, które zmieniają osadników. Jeśli odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Denerwują Was uciekające osadnicy? Mam rozwiązanie. Modyfikacje Easy Villagers. Dzięki niej osadników możecie porywać i chować w specjalnych szklanych, nazwijmy to kulach. Dodatkowo są różne kule, dzięki którym możecie nie tylko przechowywać osadników, ale też ich rozmnażać, zamieniać w osadników zombie i uleczać. Oczywiście dla lepszych trade'ów. A teraz sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Za mną są już przygotowani osadnicy. Ja podchodzę sobie do osadnika na shifcie i klikam prawym klawiszem myszy na niego i proszę bardzo, mam go teraz w ekwipunku. Mogę go oczywiście wyrzucić, tak jak item, no i mogę go trzymać cały czas przy sobie, no i też wypuścić gdzie chcę. Jak już złapiecie osadnika, to możecie dać go do takiego pomieszczenia i możecie w tym pomieszczeniu z nim tradeować. Halo, czekajcie, muszę prawym klawiszem myszy kliknąć na to. Proszę bardzo, bez shifta na to klikamy. No i słuchajcie, teraz możemy dać mu jakąś pracę. Na przykład damy mu pulpit. Damy mu pulpit. Proszę bardzo, i on jest teraz bibliotekarzem. Klikamy prawym klawiszem myszy, no i mamy tutaj trady. Trady możemy sobie zamieniać na jakie chcemy. Tutaj dalej jest taki auto trader. No i tutaj dajecie osadnika, tak samo jak tam dajecie mu profesję. Możecie dawać tutaj itemy i automatycznie on wam traduje na to, co chcecie. Tutaj jest akurat farmer, dajmy mu nasiona. Możecie mieć nieskończoną ilość jedzenia. Tutaj jest automatyczna rozmnażarka osadników. Dajemy tutaj dwóch osadników, no i dajemy do środka też jedzenie. Daję im tutaj marchewy i oni teraz się będą rozmnażać. I tutaj dajecie do tego pomieszczenia osadnika, jabłka złote, no i miotaną miksturę słabości. I teraz ten osadnik zmieni się w zombie osadnika, proszę bardzo, a potem zamieni się z powrotem w normalnego osadnika, czyli się uleczy i będziecie mogli mieć tańsze trady. Tutaj jest farma żelaza, dajecie sobie do tego pomieszczenia osadnika, no i tutaj powinien za chwilę być golem. Jeśli chowanie osadników w szklanych kulach to dla was za dużo, przedstawiam moda Villager's Leash, dzięki któremu możecie zaczepić osadnika na smycz i na spokojnie przeprowadzić go do swojej bazy. Koniec z wsadzaniem villagerów w łódki czy wagon. To jest zdecydowanie bardziej wygodniejsze rozwiązanie. Kolejny mod Titan Village Security to przeciwieństwo wcześniejszego. Dodaje on nową mechanikę gry. Kiedy próbujecie porwać osadnika i dać go do łódki, golem automatycznie was zaatakuje. Postaram się złapać jakiegoś osadnika w łódkę i sprawdzić, czy to w ogóle działa. Tak więc bierzemy sobie na przykład tutaj łódkę dam i rzucę im chleby, że tutaj przyszli. No chodźcie po te chleby. O, proszę bardzo, idzie. Dobra, już prawie, no chodź po ten chleb. Boże, nie mogę z nimi. O, idzie po chleb, proszę bardzo. O, dobra, mam jednego osadnika. I teraz wsiada z nim w łódkę. Ej, on się zamienił w ogóle w tego, w osadnika głupka. O nie, dobra. Czyli działa, słuchajcie, mod dobrze działa. Jak widzicie, golem mnie goni, tak więc chyba nie da się już na tym modyfikacji porwać osadnika. Kolejna modyfikacja to Mushroom Villagers. Dodaje ona grzybowych osadników, wyglądających jak zmutowani jaskiniowcy. Znalazłam ich wioskę i spróbuję z nimi potradować, bo ta wioska się respi na polach grzybowych i dość trudno było ją znaleźć, ale się udało. I są dwa rodzaje w ogóle tych osadników, taki z grzybem na głowie, no i taki jeszcze osadnik, który sobie chodzi z patykiem w ręce, więc nieźle. Dobra, bierzemy szmaragdy i tradujemy z nimi, tak więc halo, dasz mi coś do zaoferowania? O, daje mi zupę grzybową, no super, kto by się spodziewał, co jeszcze mi dasz? Więcej zupy grzybowej i diament mi rzucił w ogóle. Ej, kozak, dobra, opłaca się jednak z nimi tradować, w porządku. Teraz idziemy do drugiego, czy ty chcesz ze mną tradować? Ten nie chce ze mną tradować, może ci drudzy nie mają po prostu tradeów, tylko ten jeden po prostu chce się ze mną tradować, ale jeszcze spróbuję, może ten też nie. W ogóle fajne są te domki, dość małe, aczkolwiek tylko jest jeden rodzaj, tak więc troszkę ubogo. Natomiast zobaczymy jeszcze, czy oni mnie w ogóle będą bić. Zatem sobie tutaj zmienię tryb gry, proszę bardzo, survival, no i lecimy, więc uderzę takiego typa. Oni w ogóle ode mnie uciekają. Dlaczego ode mnie uciekasz? A, nie ucieka, dobra, uderzę go, no i co? O, bije mnie! Dobra, biją mnie. A ten drugi też mnie uderzy? Nie, chyba tylko jeden mnie bije. No dobra, dość ciekawe. Modyfikacja Help Wanted. Jeśli nie chce wam się szukać wioski, a potrzebujecie osadników, ten mod jest dla was. Dzięki niemu to osadnicy przyjdą do was. Żeby przyszedł do was osadnik, musicie na początku skraftować pewien item. Jest to taka tabliczka, dzięki której po prostu osadnik do was przyjdzie. Proszę bardzo, villager post. Dajecie sobie taki villager post na przykład tutaj i dajecie obok tego blok szmaragdu. Teraz trzeba czekać do rana, aby po prostu osadnik się tutaj zrespił. Zatem słuchajcie, czekam, tylko sobie zmienię oczywiście tryb gry na kreatywny. Czekamy na osadnika. Dobra, osadnik się zrespił. Jak widzicie, zrespił się tutaj, gdzie jest ten szmaragd. No i szmaragd zniknął. Ale mamy teraz osadnika. Tutaj możemy rozpocząć swoją własną nową wioskę. No i oczywiście dać też drugi znak i drugi szmaragd. I w kolejnym dniu znowu zrespi się kolejny osadnik. Modyfikacja Tidbits, czyli nowe profesje dla osadników. Między innymi DJ czy budowlaniec. Modyfikacja dodaje 4 nowe profesje osadników i też nowe budowle. Proszę bardzo, tutaj jest osadnik DJ, który ma kozackie okulary. No i akurat ten osadnik wziął tą pracę. Tutaj jest pomieszczenie, albo raczej taki budynek DJ-a. I co on sprzedaje?
On sprzedaje płyty, znaczy w sensie płyty, tutaj mamy jakieś też nowe płyty. No i słuchajcie, też są nowe, inne profesje dla osadników, więc tutaj dam może bloki, które dają profesję, no i za chwilę zobaczymy. Proszę bardzo, bierzcie tą profesję, no co wy, na co wy czekacie? Na respy tutaj więcej osadników i zobaczymy za chwilę. Jest na przykład drwal, o jest drwal, już się akurat zrespił, proszę bardzo, drwal. Jest inżynier, o mój Boże, i jest też, halo, jeszcze jest budowlaniec, ale żaden tutaj nie chce osadnik wziąć tej pracy. O, wziął! I jest też budowlaniec, też mamy nowe nawet itemy, pokażę wam już. Mamy takie czapki, proszę. Tak więc osadnicy mogą mieć teraz więcej rozrywki w wiosce. Modyfikacja The King of the Villagers, czyli król osadników. Ta modyfikacja dodaje króla osadników i możecie go sobie zrobić. Potrzebujecie tylko bloków diamentowych i robicie sobie taki oto tron, proszę bardzo, i dajecie go we wiosce. I teraz jak go dam, to powinien przyjść jakiś osadnik, o proszę bardzo. I mamy już króla wioski. Ogólnie to możecie z nim tradeować, on będzie wam rzucał różne ciekawe rzeczy, takie dość, że tak powiem, cenne. Bierzemy sobie na przykład szmaragdy i zobaczymy, co mi zaoferuje, więc biorę wszystko. No i teraz będzie miał jakieś diamenty. No i ten osadnik, oprócz tego, że oferuje ciekawe rzeczy, to jest, można powiedzieć, szefem tej wioski. No w sumie to nie wiem, czy inni osadnicy się będą jego słuchać, ale dobra, zobaczmy, co jeszcze będzie miał na sprzedaż, proszę bardzo. No i wygląda też inaczej, ponieważ ma złotą koronę na głowie. Możemy zobaczyć już, co ma do zaoferowania. Proszę bardzo, kryształy pryzmarynu. Pewnie jak będzie mistrzem, to będzie miał jakieś kozackie itemy, na przykład diamentowe. Modyfikacja Ride Along. Dzięki niej osadnicy mogą jeździć na koniach. Jak zrobić, żeby osadnik jeździł na koniu? Po pierwsze, potrzebujecie konia. Po drugie, bierzecie sobie smycz i ten koń ma być oswojony. Tak więc podchodzę sobie do takiego króla właśnie osadników, którego wcześniej pokazywałam, i klikacie na niego prawym klawiszem myszy, tylko z kontrolem. Tak więc klikam na niego, proszę bardzo, akurat pokazały mi się trady, ale zobaczcie, i teraz on po prostu jeździ na tym koniu. To wygląda mega kozacko. No to w sumie on nie jeździ, tylko on stoi na tym koniu. A zobaczymy, czy będzie mógł konia kontrolować. Dam koniu siodło, proszę bardzo, jest siodło. Będzie za mną podążał. Chodź, chodź za mną, halo, idzie za mną. Rzucę chleby, zobaczymy. No niestety, osadnik chyba nie może kierować tym koniem, no ale i tak. Wy sobie możecie teraz osadnika wziąć, konia, i jedziecie z nim. Modyfikacja Violent Villagers, czyli już nigdy nie uderzysz osadnika. Dlaczego? Bo ci odda. To, czy osadnicy będą was bić, zależy od waszej reputacji w wiosce. I co na nią wpływa? Na nią wpływa to, czy uderzycie takiego osadnika, czy zabijecie na przykład golema, oraz czy otwieracie im skrzynki. Tak, dokładnie. No i będą też źli na to, że niszczycie im na przykład te bloki, z których mają pracę. Zobaczmy, jak to działa. Jakąś skrzynkę zlutuję, czekaj. Tylko osadnik musi to widzieć, zatem to też jest ważne. Osadnik po prostu musi zobaczyć, że wy coś złego w tej wiosce robicie. Dobra, znalazłam osadnika, który jest przy skrzynce. I patrzcie, biorę mu itemy. Dobra, bije mnie! O nie, o nie, i teraz się wkurzył. Ej ty, on szybko biega. Patrzcie na to, on zasuwa za mną tak naprawdę. Ci osadnicy są mega szybcy i powiem wam, że są dość silni. Da radę go zabić? Ty, on jest silny. Boże, nie mogę przegrać. Dobra, udało się! Okej, teraz jacyś osadnicy to widzieli. Osadnicy wam muszą to widzieć, żeby oni byli nam źli. Osadnicy muszą to widzieć, zatem zobaczymy, czy ten osadnik mnie zaatakuje. Zabiłam waszego osadnika jednego. A, to nie jest zły. A jak go uderzę? Jak go uderzę, to mnie zabije. No niestety. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bajo.